Dobry dzień dobry, moi drodzy, to jest kolejny już przedostatni dzień w 6 rano w tym tygodniu. Więc w sumie jest powód do radości, bo zrobiliśmy już 4, w sensie 3, a dzisiaj zrobimy 4 w miarę sensowne dni. Taką mam przynajmniej nadzieję, a znowu też jest powód do radości, bo mamy kolejne jeszcze 4 dni przed sobą, żeby zrobić w tym tygodniu sensowne rzeczy. 4 to przy 4 to wychodzi 8, trochę mi się ten tydzień trochę za długo zrobił. Dobra, tak czy siak, zakrzyknijmy. Moi drodzy, moi kochani, niech tradycji stanie się zadość, w sensie tej wczorajszej, i dzisiaj również obejrzymy jakiś śmiesznawy filmik na początek, troszeczkę dłuższy niż wczoraj. Kochani, jest taka dziewczynka, która rzeczywiście jest takim skrótowym obrazem chyba w ogóle całości życia i tego, jak życie wygląda, a ona w ogóle pokazuje to no, w mistrzowski sposób. Popatrzcie na nią. No musicie chyba przyznać, że jest to jedna z najlepszych metafor życia w ogóle, tak? Czyli po prostu nieustannie pod prąd i to, za czym marzymy, to o czym marzymy, do czego dążymy, jest po prostu cały czas nieosiągalne, a zazwyczaj w ogóle z głupotą, bo jakąś zwykłą kawą. W sensie genialny obraz w ogóle życia człowieka na tej ziemi, myślę, a przynajmniej większości z nas. Dobra, był głupi filmik, był początek, był Robin, no to trzeba by coś zacytować. A zdanie będzie chyba całkiem sensowne, ale to za momencik zobaczymy. Posłuchajcie, co dla was dzisiaj przygotowałem. Nie staraj się być człowiekiem sukcesu. Stań się raczej człowiekiem wartościowym. Moi drodzy, wróciliśmy dzisiaj do naszego starodawnego mistrza, który się już pojawiał wiele razy w 6 rano, dawno go nie było, no bo dawno w ogóle nie było 6 rano, ale wróciliśmy do mistrza Alberta Einsteina. Kolejne jego zdanie, myślę, że znowu bardzo trafne, jak większość zdań mistrza Alberta. Kochani, no taki truizm trochę, nie? Takie coś, że większość was sobie myśli, no wiadomo, to nudy takie. Uwaga, jestem przekonany, że większość z nas nie stosuje wcale jakby tego zdania jako pewnego rodzaju takiego probierza tego, co robimy. Zobaczcie, my zazwyczaj sobie myślimy w takim kluczu, czy to, co robię, jest udane, czy nieudane, czy odnoszę sukces, czy też odnoszę porażkę, czy czuję się świetnie, bo coś mi się udało i wtedy czuję się wartościowy i czuję się kimś dobrym, czy też czuję się beznadziejnie, bo coś podjąłem i to mi się nie udało. Otóż uwaga, kochani, chociaż takie myślenie oczywiście ma też sens, bo wiadomo, że strasznie głupie i strasznie trudno się czuć nieudacznikiem, strasznie głupio jest, kiedy człowiekowi nie wychodzi to, co robi, czuje się źle wtedy, kiedy mu nie wychodzi to, co robi, to jednak to nie powinno być jakby głównym takim probierzem jakby tego, kim jesteśmy i tego, co robimy. Zobaczcie, w tym zdaniu jest po prostu jedna genialna intuicja. Ważne jest to, czy to, co robisz, będzie miało wartość, czy nie będzie miało wartości. Nie jest ważne to, czy będziesz się czuł człowiekiem udanym, człowiekiem pełnym sukcesu po tym, czy też, a tym bardziej w oczach innych, czy będziesz udany i sukcesowy, bo nie chcę powiedzieć sukcesywny, tylko ważne jest to, czy to będzie rzeczywiście wartościowe. Dlaczego, kochani? Dlatego, że kupa rzeczy, które wydają się być sukcesem, które wydają się być pewnego rodzaju takim czymś, co można jakby uznać jako ważne, jako fajne, jako w ogóle takie zwycięskie, tak naprawdę nie ma żadnej wartości. A mało tego, odwrotnie. Czasem rzeczy takie, które są totalną porażką, które jakby z zewnątrz wyglądają w ogóle na jakąś maliznę, na coś bardzo małego, one mogą mieć ogromną wartość. Kochani, w oczach tego świata większość takich rzeczy najzwyczajniejszych na świecie, takich jak miłość rodzinna, takich jak kochanie człowieka, którego trudno kochać, takich jak opiekowanie się chorymi, takich jak, no nie wiem, codzienne chodzenie do pracy i wytrwałe zarabianie pieniędzy po to, żeby nakarmić swoją rodzinę, w oczach tego świata to nie będzie wielki sukces. Wielkim sukcesem będą wielkie pieniądze. A uwaga! Kto powiedział, że bardziej wartościowe są wielkie pieniądze od czegoś takiego, że zapewniasz swojej rodzicie byt, może na nie najwyższym światowym poziomie, ale takim, że w miarę niczego im nie brakuje? Otóż uwaga, znacznie bardziej wartościowe jest to drugie. Można mieć kupę pieniędzy i to może nie mieć żadnej wartości. Można być bardzo znanym, można być człowiekiem, którego wszyscy podziwiają, o, ten to odniósł sukces, a w tym nie ma żadnej wartości. Kochani, no myślę, że to jest truizm, tak? No ilu mamy tych ludzi, którzy są znani z tego, że są znani i wszyscy im zazdroszczą dlatego, że oni są celebrytami,
czy tam srytami, frytami, proszę wybaczyć określenie, ale w sensie, że są bardzo znani, a tak naprawdę nic wartościowego jakby nie wnoszą. No to połowa świata show biznesu jest taka, że to są ludzie, którzy nic wartościowego nie wnoszą. Nie mówię oczywiście, że nie ma takich ludzi, którzy coś wartościowego wnoszą, bo tacy też są. Ale jest ogromna liczba ludzi, którzy są po prostu znani z tego, że są znani. Uwaga, taki sukces jest do niczego. Z zazdrości względem takiego sukcesu to w ogóle się powinniśmy spowiadać, bo to jest po prostu głupia zazdrość. Nie. Zadaj sobie pytanie, czy to, co chcesz robić, to, co chcesz osiągnąć, to jaką to będzie miało wartość? I oczywiście, jeżeli jedno z drugim idzie w parze, w sensie będzie miało wartość, a jednocześnie stanie się znane, przyniesie ci mnóstwo pieniędzy, to w ogóle nie ma żadnego problemu. Ja nie mówię, że pieniądze czy sława to jest coś złego, tylko czy to niesie wartość? Kochani, ja sobie bardzo często zadaję takie pytanie, czy to, co ja robię, poza tym, że jestem trochę znany, to czy to niesie wartość? I robię to dlatego, że no, mam jakieś przekonanie, że niesie. W momencie, kiedy się zorientuję, że to nie niesie żadnej wartości, to natychmiast przestanę to robić, no bo po co w ogóle? No właśnie, po co? Kochani, takie proste dzisiaj pytanie. Co będziesz dzisiaj robić tego dnia? Czym się będziesz zajmować? Jakie są twoje cele? Co chcesz dzisiaj przeprowadzić? Jaka będzie z tego wartość? Czy to sprawi coś wartościowego w tobie, w innych, w świecie i tak dalej? Bo nie jest ważne, czy będziesz się czuł wieczorem, że był to dzień udany czy nieudany. Oczywiście strasznie fajnie, gdyby był udany. Ale nie jest najważniejsze to, żeby tak się czuć. Bo nawet jeżeli będziesz się czuł, że to było niezbyt udane, ale powiesz sobie, kurczę, to ma jakąś wartość. Czegoś się nauczyłem, albo inni się czegoś nauczyli, albo coś dostali, mimo że ja czuję, że to nie do końca było takie, jakie mogłoby być. To jeżeli była z tego wartość, to był naprawdę udany dzień. I kochani, strasznie fajnie, gdybyśmy dzisiaj taki dzień zrobili. O mamo! Jak zawsze zdrętwiała noga. No dobrze, tyle niech wystarczy na dzisiaj. No jutro się spotykamy oczywiście w piąteczek, no bo będzie dzień pandziowy, nie? Czyli będzie i cytat fajny z Biblii, i będzie pandzioch, i w ogóle będzie fajnie. No to do jutra. Ściskam was, błogosławię i do zobaczenia z Bogiem. Pa!